próbowałam zakończyć swoje życie. Połknęłam wtedy tabletki, ponieważ myślałam, że to jest jedyny sposób na rozwiązanie moich problemów. Ja wychowywałam się w rodzinie, gdzie będąc małym dzieckiem nigdy nie zaznałam miłości, nigdy też nie zaznałam akceptacji. Pomimo tego, że jestem najmłodsza, to w dzieciństwie nigdy nikt nie przyszedł, aby mnie przytulić. Też nigdy nikt nie przyszedł powiedzieć o tym, że mnie kocha. Mój tata był uzależniony od alkoholu. Odkąd sięgam pamięci, on nie mieszkał już z nami w domu, ponieważ musiał się wyprowadzić. I pomimo tego, że ja z moim tatą widywałam się od czasu do czasu, ponieważ mieszkaliśmy całkiem niedaleko siebie, to jednak nigdy go nie było przy mnie w chwili, kiedy ja tego potrzebowałam. Mając około 13 lat, również do mojego życia zaczęły dochodzić kompleksy, ponieważ mniej więcej w tym wieku zaczęłam już porównywać się z innymi dziewczynami. Zaczęłam wtedy kupować różnego rodzaju czasopisma młodzieżowe, których dzisiaj mamy pod dostatkiem. Zaczęłam tam widywać wiele pięknych, młodych dziewczyn. I niezależnie od tego, jakie kosmetyki bym kupiła, niezależnie od tego, ile pieniędzy bym na to wszystko wydała, to i tak nigdy nie byłam w stanie dorównać żadnej z nich. Poznałam nawet fajnego chłopaka. Na początku było bardzo fajnie, zakochaliśmy się w sobie. Jeździliśmy na wspólne wycieczki, chodziliśmy do kina, na różnego rodzaju imprezy. Wtedy czułam, że naprawdę żyję. Był obok mnie ktoś, kto czułam, że naprawdę mnie kocha. Jednak po 3 latach naszego związku wszystko nagle zaczęło się psuć i on mnie zostawił. A ja wtedy po raz kolejny straciłam nadzieję na to, że w moim życiu znajdzie się ktoś, kto mnie pokocha tak jak on. Postanowiłam wyprowadzić się z domu. Podjęłam wtedy pracę, zaczęłam wynajmować mieszkanie. I spotykałam się z wieloma mężczyznami, sądząc, że któryś z nich da mi to, czego potrzebuję. Sądząc, że któryś z nich da mi miłość, której ja szukam. Ale w rzeczywistości każdy jeden wykorzystywał mnie dla własnych przyjemności. Żaden z nich nie był w stanie mi dać tego, czego ja potrzebowałam. Ja byłam na tyle zdesperowaną osobą, że wtedy nie interesowało mnie to, czy ten mężczyzna ma żonę, czy ma rodzinę. Ja po prostu tak bardzo pragnęłam być przez kogoś kochana. Bóg na mojej drodze postawił człowieka, który mi zaczął mówić o Bogu, który mi zaczął mówić o Panu Jezusie. I ten człowiek przede wszystkim był dla mnie takim niesamowitym świadectwem tego, że pomimo tego całego bólu, że pomimo tego całego cierpienia, które jest na tym świecie, można być naprawdę szczęśliwym. Mi bardzo imponowało jego życie. Zastanawiałam się, dlaczego on jest zupełnie inny niż wszyscy, których znałam do tej pory. I któregoś razu powiedział mi takie bardzo ważne zdanie. Powiedział mi o tym, że tak jak każda rzecz, z której korzystamy tutaj na ziemi, potrzebuje instrukcji użycia, aby dobrze działać. Tak samo człowiek potrzebuje instrukcji dla swojego życia, aby być szczęśliwym. I na swój sposób zaczęłam szukać Boga. Zaczęłam wtedy chodzić częściej do kościoła. Zaczęłam kupować różne książki na temat świętych, różnego rodzaju filmy. Nawet w mojej głowie pojawiły się myśli, aby zostać zakonnicą, ponieważ myślałam, że w ten sposób przybliżę się do Niego. Jednak te wszystkie moje wysiłki były do niczego, ponieważ w dalszym ciągu żyłam w grzechu, od którego nie mogłam się uwolnić. I tak po 2 latach od spotkania z tym człowiekiem, kiedy byłam w swoim pokoju całkowicie sama, klęknęłam na kolana i zaczęłam wołać do Pana Jezusa, ponieważ dopiero tego dnia zrozumiałam, że przez całe życie szukałam miłości, akceptacji w ludziach. Że szukałam miłości, akceptacji w mężczyznach. A grzesząc, krzywdziłam tego, który swoje życie oddał za mnie na krzyżu. Ja wtedy zrozumiałam, że nikt nie jest w stanie mnie kochać bardziej niż On.
i zaczęłam przepraszać za te wszystkie złe rzeczy, które czyniłam w swoim życiu. I w jednej chwili, to było w mieniu sekundy, kiedy wypowiedziałam te słowa, Pan Jezus przyszedł do mnie i zabrał ode mnie cały ciężar, który nosiłam na swoich plecach przez 24 lata swojego życia. On w jednej chwili uwolnił mnie od tego wszystkiego, z czym nie dawałam sobie rady, a przede wszystkim wlał w moje serce miłość, której tak długo szukałam. Mam dzisiaj wspaniałych przyjaciół, mam dzisiaj wspaniałą rodzinę i niczego mi w życiu nie brakuje, ponieważ to Pan Jezus zapełnił tą pustkę, którą miałam w swoim sercu. Mam dzisiaj wspaniałego Ojca w niebie, do którego mogę się zwracać w każdej chwili swojego życia. Od tamtego wydarzenia, kiedy Pan Jezus przyszedł do mojego życia, w maju minie 3 lata. I szczerze mogę przyznać, że nigdy bym nie zamieniła nawet jednego dnia przeżytego z Panem Jezusem na te 24 lata, które przeżyłam bez Niego.